co? Mam dobry plan, mam dobry plan. Patrzcie na to. To było piękne. No co to ma być? Średnie uszkodzenie na piątym tierze 90. No to jest po prostu tragedia. Jak można piątym tierem bić za 90? Kurde, dla mnie 120 to jest za mało. 160 to jest dla mnie mało, a tu dają 90 damage'u. No to jest tragedia. A stokowe działo? No, stokowe działo to już ma fajny damage. 160, no tutaj będę na pewno tym działem robił spore wyniki. A jednak nie. Dlaczego? No to wam dzisiaj opowiem. Dzień dobry moim wszyscy widzowie, z tej strony Kuba Kok. I witam was w kolejnym odcinku z serii Złomki. No i dzisiejszym naszym bohaterem będzie chiński czołg średni 5 tieru Type 3-4. Oczywiście jest to nawiązanie do czołgu T-34, który jest dokładnie tutaj. Jest to prawie taki sam pojazd, chociaż no całkowicie inny, ponieważ chiński. Można porównać go właśnie do T-34, ale z tym działem 57 mm. Nie z tym, tylko z działem 57 mm, czyli z tym, co ma mniejszy damage. No bo ten Type 5-4 no ma na najlepszym dziale, no niby na topowym dziale ma średnio 90. Ale gracz sobie pomyśli, że spojrzy na stokowe działo i popatrzy. No stocznie damage'a no to jest lepsze niż 90, dlaczego to działo jest stokowe? A dlaczego jest stokowe, no to za chwilę wam o tym opowiem. Ale zanim to, no to nie zapomnijcie zostawić na moim kanale suban oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Oczywiście możecie też zostawić komentarz, napisać, czy wam się podoba ten czołg, czy też nie. Oczywiście nie mówię, że w stokowej konfiguracji, ale no powiedzieć no w maksymalnej konfiguracji, czy dla was jest znośny, czy też nie. Albo też doradzić, jak można lepiej tym grać, chociaż no tak jak mówię, będę grał tylko stokową wersją. Albo doradzić, albo po prostu opowiedzieć, jak podobają wam się mój styl nagrywania, bo wiadomo, można coś zmienić, więc zacznijmy od omówienia pojazdu w wersji stokowej. No i tak jak teraz widzicie na parametrach, no to stokowe działo ma średnio 160 uszkodzeń na zwykłym, 130 na goldzie oraz 200 na hacku. No to jest na pewno o wiele lepiej niż to działo topowe, tak jak widzicie 90 na zwykłych, 78 na goldowych, no to powiecie tragedia. No po prostu nie działa 5 stopni, no to wiadomo, te chińskie i radzieckie czołgi mają niskie, a że to jest powiedzmy radziecki czołg w chińskim wydaniu, no to będzie pewnie miał parametry depresji takie same. Podnoszenie fajne, 25 stopni, kamuflaż, no to nie ma opowiadać. Ale niestety problem się robi, jeżeli przesuniemy wajchę do góry. Spójrzmy na to. Czas celowania 5,2 sekundy, trochę długo. Rozrzut na 100 metrów 0,46. Działo, które nie bije za jakoś tam mocno, no 160 to nie jest dobry damage, a on ma celność 0,46. Porównajcie sobie to z takim BDR-em, który ma damage 225, a ma lepszą celność od tego typa. Na przykład na tym dziale. Celność 0,431 na BDR-ze, który ma 225 damage'a. Nawet teraz spojrzę. Widzicie 225? A i w porównaniu do chińskiego czołgu, on ma celność 0,460 z damage'em 160. No to jest całkowicie tragedia. Żeby było wam mało, no to czas przeładowania wynosi prawie 10 sekund i DPM niecałe 1000 damage'a. No to DPM, jeżeli wynosi poniżej 1000 na piątce, no to jest totalna tragedia. Nie ma co mówić, ten czołg bardzo długo ładuje i damage, tak jak mówię, nie jest najlepszy. Jeszcze, żeby było mało, no to penetracja na zwykłych 86, na goldzie 102, totalna tragedia. Dla mnie 120 na KW1 to jest słabo, a tutaj 102 na goldzie, no to jest już tragedia. Heki, szczerze, już jedyna zaleta, no to 38 mają penetracji, ale no i tak i to jest za mało zalet działa jak na czołg. Co do pancerza, no to nie ma co gadać, 620 HP no to jest mało. Pancerz w ogóle nie ma, może raz na jakiś czas, nie wiem, jakieś leopardy się odbiją od nas, czy czołgi mające mało penetracji, no tak jak my, ale raczej nie oczekiwałbym jakichś większych rykoszetów. No można odbijać tym kadłubem, jak dobrze się skontujecie, ale tak jak mówiłem, tylko czołgi z niską penetracją. Wieża raczej nie wchodzi. Szansa na pożar niby teoretycznie 15%, ale w praktyce będzie o wiele więcej, bo te czołgi radzieckie lubią się palić, a że to jest czołg radziecki tylko w chińskim wydaniu, no to będzie to dość częste.
Zasięg widzenia 230 metrów, słabo. Kamuflaż przeciętny. Zostało tylko na odpowiednicze mobilności. Więc jeżeli chodzi o mobilność, no to prędkość maksymalna, no 55 km na godzinę jest ok. Ale moc na tonę trochę słabsza. No nie całe 17 koni na tonę. No to nie jest moc na tonę wymagająca, co powoduje, że nie wiem, przy prostej, nie wiem, może będziecie jechali 50, 40-50 maksymalnie przy dobrych wiatrach, ale raczej maksymalnej prędkości nie rozwiniecie. Na szczęście obrót jest trochę lepszy, więc jak widzicie, można tam grać, może nie jest totalna tragedia, ale się znajdą jakieś zalety. No w miarę fajny obrót, coś tam pancerz, który raz na ruski rok odbije, no i damage 160 i haeki. Ale i tak to jest niestety za mało zalet, żeby stykowy czołg był jakkolwiek grywalny. Tryb spotkaniowy jest tylko włączony, więc taką wersją wejdziemy do bitwy. No i też, żeby nie było, nie gram specjalnie pod statystyki, ponieważ no i tak na piątych tierach statystyk nie robię, bo raczej nikt nie gra na tych tierach. No ale warto nagrać o takich pojazdach słabszych, zobaczyć jak gracze początkujący muszą radzić sobie z takimi pojazdami, bo to jest bardzo ważna rzecz. Tym czołgiem będziecie zmuszeni do gry na stykowej konfiguracji. Jeżeli nie macie odpowiedniej ilości free expa, no to na przykład gracz początkujący, który będzie po raz pierwszy robił tą linię, nie będzie był w stanie zbadać modułów, no to niestety będzie musiał pograć stokową konfiguracją Type T3-4, bo taki gracz zazwyczaj nie będzie miał po prostu free expa na zbadanie modułów. O ile grasz zaawansowany, pewnie już go wymaksuje, albo nawet pójdzie daleko, od razu podychę, no to już pomijam, ale to jest film pokazany, jak początkujący gracze muszą się męczyć. Oczywiście też jest wliczony skill do tego, no to też to osłabia. Ale co by było, jakby gracz zaawansowany poszedł w takie słabe pojazdy, no to jest właśnie film po to zrobiony, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. A więc nie będę już dłużej przedłużał, lecimy z dwoma bitwami. Oczywiście, żeby nie było, pierwsza bitwa będzie bez kamuflażu, bez zapasów i bez goldowej amunicji, żeby było totalnie pokazane, jakby wyglądało to w takim typowej bitwie gracza początkującego. Oczywiście piąte tiry wczytują się bardzo długo, dlatego zrobię tu cięcie. No i wrzuciło nas do bitwy na mapie Normandia, w której jest spotkaniowe losowanie z piątkami oraz czwórkami, więc na pewno będzie dobrze. No, powiedzmy, że będzie dobrze. Nie no, dobra, po co ja się szukuję, nie będzie dobrze. No, z stokową konfiguracją już widzę, że będzie słabo. 10 sekund reloada, a jak to jedzie? Oj, jak to się rozpędza, kurde, 30 na godzinę jadę. Boże święty, jak to się wolno rozpędza, kurde, z górki jadę 45, no co to ma być? Ten czołg jedzie 55 na godzinę maksymalnie, a z górki jadę 45, no to jest tragedia, no niestety. W tym pojeździe benzyna jest obowiązkowa, akcelerator silnika też obowiązkowy. Oj, depresja działa bardzo słaba, nie mogę opuścić działa na B1, no po prostu tragedia. Ale no warto wykorzystać tę zaletę w postaci wysokiego damage'a na strzał, no teoretycznie wysokiego damage'a, bo raczej to nie jest damage jakiś tam potężny. Dobra, mamy 182. Mamy jakiś bełkot chiński, którego pewnie nikt nie rozumie. Jak ktoś się uczy chińskiego, no to może mi powiedzieć, co oni tam gadają. Przypnę komentarz tej osobie, który powie mi, co oznaczają te symbole. To co oni mówią. No po prostu napisać, jak to brzmi, na przykład napisać po chińsku jeszcze przetłumaczenie, jeżeli ktoś oczywiście zna chiński. Jak nie znaczy, no to niestety będzie gorzej. No, już odruchowo chciałem załadować golda, ale niestety zapomniałem, że golda wyładowałem. Ponieważ chciałem pokazać, tak jak wcześniej powiedziałem, w sytuację, kiedy początkujący gracz zbada ten czołg i będzie nim grał. Type T4 widzę, że gra. O, sztuk, strzelił, już mi się czołgi mylą. Ale su czy sztuk to jest to samo, dziadostwo. B1 w nas strzela. Czy trafimy w garnek? Weszło w garnek, fajnie weszło. No ja to dwójka. No i teraz powiedzcie mi, jakie mam szanse w walce za tą dwójką? Jak to nawet od boku mogę się odbić tego typa. O, co dopiero w tył. Sztuk cały na czerwono. Nie trafiłem. Dobra, wiecie co? Ja zrobię taką taktykę, że widzę, nie mogę to dwójki w garnek przebić. Dobra, ładuję heka może.
Po 13 z HK będę bił, świetnie. Normalnie świetny damage, 13 z HK. Dobra, została B1K, która jest na dwa dobre strzały, nawet na jeden teraz. Nawet na głupiego HK, jak mi polsuje. No i ta dwójka mi się już obliczyła. Chociaż widzę, że jest tyłem. Tyłem jest. Cyk, 160. Dobra, wiecie co? Mam dobry plan, patrzcie na to. To było piękne, kurde, panowie. Jak za tą akcję dostanę łapy w górę, no to nie wiem, jakimi ludźmi jesteście. To był świetny taran, za 200 wjechałem w tego SU, no to było świetne po prostu, ja jestem aż zdziwiony, że to się udało. No jeżeli chodzi o bitwę, no to szczerze, no nie wyszła szczególnie, myślałem, że będzie totalna tragedia, a się okazuje, że coś tam ugrałem. Wynik 883 damage'a, no niby nie jest to na piątym tierze dużo, ale pamiętajcie, że to jest stokowa konfiguracja, która ma 900 dpm-u. No niecałe 1000, żeby się nie czepiać się. Zwiększyliśmy jeden czołg, no i dostaliśmy odznakę trzeciej klasy, czyli widzicie, zagrałem lepiej niż połowa graczy. No to oczywiście to jest powiedzmy, to jest po prostu no, powyżej połowy bitwa, tak można powiedzieć, pod względem expa. Jeżeli chodzi o zarobki, no to wraz z kosztami naprawy, bo goldem nie strzelałem, no to i z konta premium zarobiłem 9274 kredyty, więc zarobek nie najgorszy. No i proszę Państwa, najlepszy wynik damage'a w moim teamku. Oczywiście B1 zrobiła w przeciwnej drużynie więcej, ale zrobić najlepszy wynik w swoim teamie damage'a, grając takowym czołgiem, to naprawdę jest spoko wynik. Oczywiście pomijam fakt, że grałem z czwartymi tierami, ale no nawet stokowy czołg może mieć bitwy lepsze. Jeżeli chodzi o expa, no to niestety jest trochę gorzej. Jesteśmy na środku stawki w moim teamku, więc tu już niestety najlepiej nie jest. Ale bardzo jestem zadowolony z tego tarana. No to był po prostu genialna sytuacja, naprawdę. Nie spodziewałem się, że to wyjdzie. Ale dobra, pierwsza bitwa skończona. Czas polecieć teraz do drugiej. Dobra, teraz powiedzmy, że jesteśmy w wersji na bogato. W cudzysłowie na bogato, bo dalej gram z takowym czołgiem. Ale dałem w tym pojeździe kamuflaż, amunicję goldową, a z zapasów dałem standardowe paliwo oraz zestaw ochrony. Zobaczymy, czy w tej konfiguracji czołg będzie przynajmniej jechał normalnie. Teraz załadujmy. Zobaczymy, czy to będzie się długo wczytywało. Jak długo będzie się wczytywało, to zrobię cięcie. Jak nie, to będzie od razu. Oj, nie zdążyłem nagrać, ale no czekałem na bitwę 8 minut. No, pewnie mi teraz nie uwierzycie, bo niestety nie zdążyłem nagrać licznika, ale... Ale no uwierzcie mi, 8 minut musiałem czekać, aż mnie wrzuci do bitwy. Jeżeli chodzi o bitwę, no to rzuciła nas na mapę... Mieciane pole, o ile dobrze pamiętam. Losowanie z piętkami, czwórkami, więc no, znowu w miarę przyjemne. Może dlatego, że to są moje pierwsze bitwy na piątym tierze. Więc mnie teraz na wszystkich nie rzuca, ale... Jakbym rozegrał, nie wiem, z kilkanaście bitew na tej piątce, może nawet kilka bitew, no to bym musiał niestety już walczyć z tymi tierami. Maydaya nie przebiję, nawet z Golda, ponieważ on ma mało penetracji. Z Nightmarem też może być lekki problem, bo też to nie ma penetracji, bo też nie ma penetracji na przebicie. Może w dolną płytę, ale to też musiałbym mieć szczęście. No na Kecho to powinno już mi starczyć, A też jeszcze jeden też powinno starczyć, ale dostaję od boku, więc muszę się wycofać. Ale Covenanter no niestety trochę mnie zablokował. Czemu tam pancerowi pomóc, bo widzę, że on będzie miał teraz spore problemy. Mam tutaj pana kampera, który kampi w ogóle. Maydayem to jest bardzo w ogóle głupia rzecz, co on robi, ponieważ... No raczej nie powinno się kampić czołgiem typowym, szczególnie ciężkim. Na kalafer uciekamy, żeby nie dostawać. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ktoś pomoże? Dobra, spróbujmy zrobić side scrapę, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie w ogóle. 1-7, widzę, że... Dostanę wsparcie jakieś, czy nikt nie pomoże? Widzę chyba, że to drugie się dzieje. Zero wsparcia. Z tym Maydayem, kamperem, pieprzonym. Co pan robi? Czemu pan kampi? No... Bitwa nie wyszła, ale no... Spójrzcie na to.
Gościu kampi to ogień ciężki. No powiedzcie mi, jak trzeba być porąbanym, żeby tak grać, no? Ja często nawet z najpierwskimi terykami nie kampię, bo po prostu nie ma jak. A ten kurde typek całą bitwę stoi, nie ma przestrzału. I się nie zdziwię, jeżeli przez niego przegramy tę bitwę. Raczej tak gadam, jakbym miał to w ustach, ale tiktaka wziąłem, bo już tak długo czekałem, że... nie wytrzymałem. No i to już wiem, że będzie w 100% przegrane. Nie ma szans raczej na zwycięstwo. No i zobaczymy za niedługo ten raport. No i wynik 2-7. Bitwa kończy się porażką. No szczerze, trudno powiedzieć, czy to była moja wina. No nie wiem, może mogłem oddać ten jeden strzał, jak wtedy podjeżdżały te medy, ale szczerze to największym tutaj failem było to, że nasz czołg ciężki stał z tyłu i kampił. Zamiast grać na pierwszej linii, bo był na topce i miał bardzo fajny czołg, to gościu kampił. No wytłumaczcie mi, jak można kampić się czołgiem ciężkim. Jeżeli chodzi o nasz wynik, zrobiliśmy 300 uszkodzeń i 217 po asyście. Zarobkowo z kątem premium oraz z kosztem amunicji zarobiliśmy 2385 kredytów. No raczej na niskich tierach amunicja nie jest tam mega droga, więc no, że zarobiłem to jakoś nie jestem zdziwiony, ale warto powiedzieć, że zarobiłem mało. Jeżeli chodzi o wynik, tutaj jest tragedia, najgorsze expy ogólnie. No i damage tak też średnio. Ale no sorry panie, 48 win rate, no to się nie dziwię, że niestety nie masz więcej, bo kampisz. No niestety łapa w dół za kampienie czołgiem ciężkim na topie. No i sami widzieliście, w tej drugiej, ta druga bitwa idealnie pokazała, co może się stać, gdy no gracie takim sztukowym pojazdem i no bitwa się za dobrze nie potoczy. Dobra, więc czas na podsumowanie tego stokowego pojazdu. No to moim zdaniem ten czołg na pewno w stokowej konfiguracji nie jest aż tak tragiczny, jak mi się wydawało. Myślę, że to będzie totalna kupa. Ale mi się wydaje, że na stokowej wersji tego czołgu można nawet grać, można nawet coś ugrać. Jakby się zamontowało wszystkie moduły, no to po zamontowaniu tej wieży trochę wam się przyspieszy DPM. Możecie dać nawet silnik i gąski, wtedy czołg będzie jeszcze bardziej żwawy. Nawet dostajecie, nie myślałem, że więcej amunicji dostajecie, ale macie tyle samo. No i dodatkowo ładując na przykład skalibrowane pociski, zwiększacie sobie penetrację. Działy wyborowe dla lepszej celności możecie dać sobie. I wtedy myślę, że to działo może tam czasami sprawiać fan. Oczywiście nie mówię, że to na pewno będzie najlepsze działo, bo na przykład T34 na tym dziale ma o wiele lepsze parametry, lepszą celność, lepszy DPM, penetracja. I te przede wszystkim opuszczenie działa o wiele lepsze, więc żeby nie było tego działa, też nie bronię. Ale też nie uważam, żeby ten czołg z takiej konfiguracji był jakiś najgorszy na świecie. Ja od razu się przełączę na najlepszą konfigurację, żeby potem nie męczyć się tym czołgiem. Oczywiście. No i tak jak mówiłem, moim zdaniem ten czołg w takiej konfiguracji jest grywalny, ale na pewno nie jest to czołg mocny. A jak będzie w wymaksowanej konfiguracji? No to sam zobaczę, bo tak jak mówiłem, o tym pojeździe raczej nie nagram filmu, chyba że będzie jakiś tam mega potężny, albo będzie mega słaby. Raczej mega słaby nie będzie, bo skoro w stokowej konfiguracji jakoś mi szło, no to myślę, że wymaksowany powinien też być w miarę znośny. A więc w tym krótkim filmie to było wszystko, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić suba na kanale oraz kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych materiałów na kanale. No i napiszcie komentarz, oceńcie czy wam się film podobał, czy też nie. Dziękuję, do zobaczenia, na razie.